Dobra, kolego. Taki jesteś kozak w pytaniach, to zobaczymy, jak teraz cię zatkam. Zadawaj swe pytania. Jestem Kłahodron. Pedał. Dawny generał Jarkandaru. Z burdelu. Przebudziłeś mnie. Jak, paputem? Do której kasty należysz? Twojej starej. Strażnicy umarłych. Zdolności strażnika umarłych pozwoliły ci mnie obudzić. To prawda? Nie, fałsz. Jeśli naprawdę jesteś tym, za kogo się podajesz, zdołasz odpowiedzieć na wszystkie moje pytania. Za wyjątkiem jednego. Kto niegdyś wrogiem mieszkańców Jarkandaru przed wrogimi atakami? Kucharze. Kasta wojowników. Kto może wydać mi bezpośredni rozkaz? Ksiądz? Kapłani. Kto jest odpowiedzialny za zło, które na nas spadło? Czekaj. I teraz kasta, nie? Kasta wojowników. Kto ma decydujący głos w Radzie Pięciu? Pedały. Uczeni. Kto łagodzi cierpienia i opiekuje się chorymi? Pielęgniarka Akali. Uzdrowiciele. Kto zamknął portal, by uchronić ludzi przed złem? A skąd ja mam wiedzieć? Nie wiem. Dobrze, ufam ci. Dziękuję panu widzowi, dziękuję. I tak BTW, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Skorpio, witam was w kolejnym odcinku z Gothica 2 The Returning. Złamałem tego łysego ducha. Dawaj klucza. Jakiś parszywy drań dostał się do świątyni Adanosa. Jeśli natychmiast nie wpuścisz mnie do świątyni, rozpęta się tu piekło. Niemożliwe! Najwyższy kapłan Kalimon i ja jesteśmy jedynymi w Jarkandarze, którzy wiedzą, jak otworzyć portal w świątyni Adanosa. Cóż, wygląda na to, że ten Kardimon się wygadał. Powtarzam, brama została otwarta. Widziałem to na własne oczy. Dobrze, słyszę prawdę w twoim głosie. Nie będę już wątpić w twe słowa. Mam nadzieję. Weź zatem słowo, które otworzy ci przejście. Zapisane jest na tej kamiennej tablicy. Wypowiedz je przy zamkniętej bramie świątyni, a stanie ona otworem. Mój czas dobiega końca. Nie mogę ci więcej pomóc. Ale strzeż się. Pamiętaj o komnatach Adanosa. Albo spotka cię pewna śmierć. Zaczekaj, o co chodzi z tymi komnatami? Gasną me siły. Żegnaj. Spotkamy się ponownie w krainie umarłych. A spierdalaj. Tyle ci powiem. A? Gdzie uciekasz? O! Spierdolił. Dobra. No dobra, orgazm, rozumiem, twój ostatni orgazm, spoko. Dobra, to żeśmy już tutaj chyba dopełnili wszystko, co było trzeba. Chyba jeszcze nie wziąłem tej magicznej kuszy stąd. Ale save'a trzeba trzepotnąć, porządnego. Kurde, jakby nie widzowie, to ja bym chyba oszalał. Znaczy w sumie sam bym to znalazł, ale mnie się nie chciało, to ktoś napisał. Bardzo mu dziękuję. A teraz otwieram jeszcze tą skrzynkę. Dobra, zatrucie pokarmowe. Da się to wyleczyć. Jebut. Proszę bardzo. Co to za kusza? O! O, pójdą hajsy normalnie. Za tą kuszę. Ten łuk też jest warty trochę. Dobra, nie obchodzi mnie to szczerze mówiąc. Ja muszę stąd spieprzyć. Mamy klucz. Teraz jeszcze by tylko przydało się uciec. No, i to w sumie tyle, bo... jeszcze do Morgana bym poszedł. Poduczyłbym się nieco skilla w walce mieczem jednoręcznym. Żeby po prostu, wiecie, być przygotowanym na kruka. Bo tam mój inny widz, który jest jak dla mnie poradnikiem po części, stwierdził, żebym sobie zwiększył skilla w ciepaniu jednoręcznym. I jak mi się uda do tych 60%, muszę oczywiście zdjąć jakiś pierścień.
tylko nie wiem jaki znowu pierścień. I tu właśnie moja pamięć umyka. Dobra, tepamy się do magów wody. I trzeba pogadać ze Staridżem. Bo on wie co z tym potem zrobić. Dobra, do Staridża. Staridż. Hej. Problem z bramą u wejścia do świątyni został rozwiązany. Duch przemówił? Tak. Wiesz, jak dostać się do świątyni? Tak. Zdradził też, co się w niej znajduje. Mówił o potężnym mieczu oraz o komnatach Adanosa. Na Adanosa? Jak mogliśmy być tak krótkowzroczni? Wskazówki w tych dokumentach... Tym mieczem może być jedynie szpon Beliara. Musimy jak najszybciej przejść przez komnaty i zdobyć tę broń. No i dzisiaj się tak stanie. Co to za szpon Beliara? To wcielenie zła. Beliar stworzył ten miecz własnoręcznie. Każdy, kto nim włada, posiada potężne narzędzie zniszczenia. Im silniejszy jest właściciel broni, tym większa moc szpona. Zajebiście. Jedynie ktoś wielkiego ducha i silnej wiary może oprzeć się jego mocy. To jasne, dlaczego budowniczowie odcięli od świata tę dolinę. Przynieśli to narzędzie zła do swojego miasta i ulegli jego czarowi. Chciwość sprawiła, że ci aroganccy głupcy pozabijali się nawzajem. Na tym się nie skończyło. Gniew Adanosa przetoczył się po całym kraju i wszystko zatopiło morze. W rzeczy samej twórcy portalu dobrze zrobili, ukrywając te rzeczy przed resztą świata. Cóż za tragiczny koniec tak wspaniałej kultury. Dobra, skończę lekturę. Doniosłość swojej misji? Kruk jest silnym wojownikiem, zaślepionym żądzą władzy. W jego ręku szpon stanie się narzędziem zniszczenia. Nie wolno mu dostać tej broni. Inaczej czeka nas zagłada. Spokojnie, go zniszczę. Czym są komnaty Adanosa? Wiem, że brama ma tylko przeszkadzać w wejściu do świątyni. Jednak w środku są trzy komnaty, które powinny zatrzymać każdego intruza. Kluczem do nich są kolorowe relikty budowniczych. Jeśli zdobędziemy wszystkie relikty i rozwiążemy ich zagadki, będziemy mogli dostać się do sanktuarium świątyni. Nie wiem, czy Kruk rozszyfrował sekrety świątyni. Jeśli tak zrobił, to mamy duży problem. Jeśli chodzi o... Zobaczymy. Dobrze. Niech cię... Dobra. Chyba dość z nim już pogadaliśmy. A pohandlować by było można? W sumie zaraz znajdę Kronosa. Problem zejdzie nam z głowy. Dobra, Savic chyba dojdzie siku. By się tak ze mną zagadał, że teraz kurde musi załatwić swoje skromne potrzeby. Z Myxirem bym pogadał, bo jego to chyba najbardziej by zainteresowało. Rozmawiałem z Quahodronem. Więc naprawdę udało ci się przywołać go z krainy umarłych? To wprost niesamowite. Jeszcze bardziej. Kto wie, co mogliby... O, co ja? Exp mi się tylko należał. Z Riordianem w ogóle nie gadałem. Hej! Przysyła mnie Saturas. Mam poszukać pięciu posiadłości w Jarkendarze. Potrzebowałem dużo czasu, aby ustalić, ale teraz mogę... Gdzie mogę znaleźć te pięć budowli? Dom Uczonych to wielka biblioteka. Musi być gdzieś daleko na północy. Dom Wojowników to forteca otoczona przez skały. Leży na wschodzie. Domy kapłanów i strażników umarłych znajdowały się blisko siebie. Powinieneś się znaleźć na południowym zachodzie. Uzdrowiciele mieli swój dom leczniczy na południowym wschodzie. Jeśli te budowle wciąż stoją, rozpoznasz je po architekturze. Są umieszczone na podwyższeniu. Strome schody prowadzą do wejścia otoczonego wysokimi kolumnami. Jeśli chodzi o te budynki... Tak? Wygląda na to, że orkowie zainteresowali się Biblioteką Uczonych. Myślisz, że mogą odczytać ten prastary język? Nie sądzę, ale kto wie. Może lepiej upewnij się, że nie sprawią kłopotów.
Siedziba uzdrowicieli znajduje się na środku bagna i jest broniona przez wielu kamiennych strażników. Ciągle stoi? Tak, pytanie tylko, jak długo? Smuci mnie, gdy widzę świadków przeszłości w takim stanie. Kruk wykorzystał posiadłość wojowników jako swoją kryjówkę. Mądry wybór. To podobno najbezpieczniejsza forteca, jaką można znaleźć na tym terenie. W domu kapłanów jest mnóstwo pełzaczy. Czy to nie dziwne, że te stworzenia pojawiły się w tym regionie? W rzeczy samej. O, Adanosie, dzieją się tu dziwne rzeczy. Orkowie wkrótce przestaną się interesować tym regionem. Czemu tak uważasz? Ich przywódca nie żyje. Miejmy nadzieję, że to prawda. Naprawdę nie możemy sobie teraz pozwolić na tego rodzaju kłopoty. Tak? Przypomnij mi znowu... Dom uczonych, dom... Wreszcie nie byliśmy w jednym miejscu i ja widziałem wczoraj to miejsce, zresztą wy też wczoraj to widzieliście. Chciałbym się tam jeszcze przejść, ale najpierw to bym się do tych piratów tepnął. Dobra, jestem tutaj u nich. Teraz bym przesprintował. Nie wiem, czy w tym momencie zrobiłem dobrze. O kurde. I teraz uciekaj. I teraz właśnie uciekaj przed takimi pełzaczami, które sprawiają dużo problemów. Goni mnie jeszcze? Goni. Kurde. Ło. Prawie mnie chwycił. No chodź, patrz. O, dobra, on mi tu pomoże. Nie rozglądaj się za... Kurde, jeszcze mnie goni drugi. Kurde. Tyle na ten temat. Jeszcze jeden parszywy stwór załatwiony. Dobra, trochę pokicałem, trochę poskakałem. Mówiłem. Moment, a w sumie zostanę w tym kostiumie. Naprawdę w to wierzysz? Tak, pogadam się z kapitanem Gregiem. Dawno z nim nie gadaliśmy w sumie. Bandyci odkryli kopalnię złota. Wiedziałem, dlatego tylu ich tu przylazło. Nikt nie mieszkałby wśród tych bagien rojących się od potworów, jeśli nie miałby naprawdę solidnego powodu. Dobra robota. Tu jest coś dla ciebie. O, fajnie. Co on wie o... Aha, fajnie, ale nie chcę. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Teraz do tego Morgana mam iść, tylko co z tym pierścieniem? O, to jest ten pierścień Morgana. Gdzie ten Morgan? Aha, on pewnie piłuje, no właśnie. Tak, go ściągamy. Dobrze już, dobrze. Aha, to jest Francis, a ja chcę Morgana. O, jest Morgan. No. Czekaj, jak... A jak założę pierścień? No. Aha, lepiej zdjąć ten pierścień, okej. Okay. Punktów nauki mamy 35, no to spokojnie się nauczymy. No. Wróć. Dobra, mamy... Musisz na... Mamy to 60 coś procent? Aha. A, fajnie, że ja w ogóle gry nie zapisałem wcześniej. To wychodzi na to, że ja zmarnowałem
te punkty nauki tak naprawdę na nic. No, rewelacja. To ja zrobiłem chyba największą głupotę. Ten pierścień w końcu ma być przydatny, czy nie? Teraz to sprawdzę. No. Wróć. A no tak, no działa. Dobra. Dobra, działa, no to mam 65%. A, bo musi mieć ten pierścień założony. Dobra, wszystko jasne. Mamy 65%, więc teraz tego kiepa zjedziemy bez problemu. Tu sobie nieco zjemy ciasteczek liścianych, dobra. Krakersy zjedzone, możemy iść. Pohandlowałbym jeszcze, jeśli byłoby to możliwe. Czy to się kiedykolwiek siema. Dobra, teraz tak. Dużo by mnie to coś bym ci mógł tu sprzedać. Kusza za 200 już mi lepiej. Trochę dziwna cena. Nieprawdaż. Nikt nie chcę o tym słyszeć. O, nie, no widzisz, tego, już tego to mi się nawet nie opłaca sprzedawać, bo to szkoda tego. Nie mam czasu na takie rzeczy. Węgiel, węgiel, węgiel. A, naprawdę tak powiedział. Coś jeszcze, coś jeszcze. Trzymam się od tego z daleka. Chcesz? Tylko gadanie. Aha, to jest ta odwrócona kamienica. To się nigdy nie zmieni. Się tak przez chwilę wystraszyłem. Co to jest? Innego. Kurde. Dobra. Powinien być mądrzejszy. Tutaj są pierścienia. To było oczywiste od dawna. Z kasty wojowników. Musi po prostu więcej ćwiczyć. Dobra. Ja stąd idę. Szykujemy się na wielki finał walki z Krukiem. Kurde, szykuj się, że dostaniesz takie wciry, że się kolego nie pozbierasz. Dobra, przynajmniej te pełzacze już nie będą stwarzać zagrożenia. Podziękuję aligatorowi za to. Dzięki, dzięki. Już podziękowałem, a teraz możemy iść walczyć z samym Krukiem. Tak. Ja już jestem na to gotowy. Ja aż kurde, jestem tak dopompowany. Jest, kurde, teraz to ja kurde będę bolał. Ale mamy siły? No siły trochę mamy mało. Co prawda moglibyśmy mieć go więcej, ale jak dla mnie ten Kruk to i tak już powinien dawno paść. I mam nadzieję, że padnie w takich cierpieniach, że po prostu no w życiu się nie pozbiera. Dobrze. Teraz tak, do obozu bandytów, tak, do obozu, bo to... Nie powinieneś tu... Oż, kurde! Co ja żem za głupotę odwalił? Mamy, najpierw muszę założyć ten... kostium bandytów. Dobra. O luju. O luju. Teraz cię wypatroszę! Idą za mną? Dobra, nie. Kurde, dobrze. Zapomniałem założyć tego kostiumu, no widzicie, jak za dobrze będzie mi szło, to o czymś zapomnę. Dobra, mamy kamień, a ten kufer otwierałem, czy ja w ogóle o nim zapomniałem, no to sprawdzę. No nie, dobra, już był otwierany, to wybaczcie. Nie, po prostu zobaczyłem tę skrzynię, stwierdziłem, a może coś nie jest, ale nie, okazało się, że już ją otwierałem kilka odcinków temu, dokładnie dwa odcinki. Dobra, otwieramy tą bramę. Krukowi to chyba mina zrzędnie. Dobra, czytamy, czytamy, czytamy. Aha, to trzeba chyba uklęknąć tego. Jeredra Kantar. Działa. Zajebiście, robimy save'a, dlatego właśnie, żeby nie było. Ale nie idź takim, kurde, krokiem. To nie jest nawet kozackie. Jezu, ja to już powoli zaczynam miewać takie lekkie dreszcze. Bo co to tu się będzie działo?
To go nikt jeszcze nie wie. O, fajnie, jakiś miecz, naszyjnik, mikstura. Zawsze coś, jakieś ozdóbki. A teraz tak, tu mamy te wielkie przyciski. Aha, dobra, mamy te kamienne tablice, zielona, co ona tam? Aha, trzecia pułapka, to chyba ta, nie? O kurde. Tej, dobrze, że ja w tej chwili zapisałem. To przy okazji będziemy mogli się bawić pułapkami. Nie no, fajnie, fajnie. Możemy się teraz bawić pułapkami do woli. Dzięki czemu dowiemy się, gdzie ten kruk znalazł sposób i jak on to zrobił. Dobra. Drzwi świątyni mamy, czyli to nie ta trzecia pułapka, ale o, która to jest? Może tu? Dobra, to też nie jest to. Ja wiecie, trzeba się upewniać. Najlepiej jak tam podejdę, to od razu walnę save'a. Okej, dobra. Podejdziemy tam, będziemy już na miejscu i od razu save jak nic. Dobrze, zapisz to. Dobrze, pięknie, pięknie. To możemy działać. Może czerwoną przeczytam. Może ona mi pomoże. Czy ta czerwona? Czekaj, może to. O, działa. Teraz to pewnie. Tej, działa to. Dobrze. Teraz pewnie to. Oj. Dobra, nieudane. Ale już wiemy, co robić. To jest najważniejsze. Dobra. Trzeba na pałę zgadywać. Jedziemy. Teraz pewnie to. O, otworzyłem. I fajnie. Dobra. No, to nawet było logiczne w sumie. Czy teraz kolejny save? Dobra. Idziemy dalej. O, drzwi się automatycznie otwierają. Zajebioza. To już jesteśmy blisko. Jeszcze trochę i do kruka. Już jesteśmy. Tu trzeba teraz założyć ten mod Adanosa. Dzięki czemu ubijemy te kamienne gówna na hita. Trzeba je po cichutku ubić. Wtedy nie będziemy mieli z nimi większych problemów. Kurde, co tak ścina. No to działa, no mówię wam to. O kurde. Aha. Chodź tu. Dobra, zniszczę cię. Dobra, poszło. Tylko teraz takie pytanie, gdzie, w którą stronę iść, bo teraz mamy kilka wejść. Czyli to pewnie jakaś kolejna łamigłówka. Dlatego zrobię save'a znowu. Mam wrażenie, że robi się coraz ciekawiej i ciężej zarazem. Ale pozbierałbym sobie jeszcze te pierdoły. Dobra, co tutaj będziemy mieli? Tu już walni save'a nawet, kurde, my tam nawet nie będziemy wracać. Aha, włączyły się te kolczatki. Dobra, czaję bazę. No to tam nie idziemy. Tam już jest pewna. Chociaż czekajcie. Jakby się tak udało. Aha, tu można przed tym uciec. Dobra.
To wystarczy, że odpalimy sprinta i już możemy uciekać, nie? Czy po prostu tak? Czekaj. Idziemy jeszcze raz. Aha, dobra, giniemy. Czyli to był jednak ślepy zaułek. To tam nawet nie idziemy. Ale chciałem sprawdzić, tak dla pewności. Czegoś nie ma, jakiegoś skarbu czy coś. Bo w tej świątyni się wszystko lubi ukrywać. Co tak pierdzisz? To chyba kruk się zbłączył. Z tej mocy Beliara, no. Wiecie, jak ta moc Beliara działa. Teraz tu walimy save'a. I tu pewnie też będą kolce, nie? Aha. Fajnie, że tych kolców nawet nie było widać. Ale okej. Ja tam nic nie wtrącam się nawet. Tylko mnie to trochę bawi. Jak to w ogóle jest możliwe. Dobra, tu kolejne grzyby. Teraz idziemy tutaj. I ta droga chyba jest najbardziej odpowiednia, nie? A idziemy. Aha. Tośmy wpadli. O, kurde. No tutaj akurat udanie wyszło. Tam nie idziemy nawet. Nie, przynajmniej się dowiadujemy, gdzie mamy iść. Bo wiesz, że tak na pałę, na ślepo nie będę wchodził. To już musi być ta droga. A jak nie, to ostatnia. Dobra, to jest ta ostatnia. Nawet już nie będę próbował tego wczytywać po zgonie, tylko od razu to zrobię, co się będziemy. Dobra. Tutaj jest ostatnie wejście. W tym ostatnim wejściu tam spoczywa kruk, którego trzeba zabić, no wiecie tu. Na nas spoczywa ta odpowiedzialność zabicia kruka. Jak nie na mnie, to na, no bo tu leżą te wszystkie kurde wartości, to tu musi być ten kruk. Dobrze, idziemy. Okej, teraz... A, pamiętam ten moment. Tutaj trzeba będzie dobrze przejść, bo jak źle wejdziemy, to podłoga, kurde, się zawali, rozdupcy się i po prostu... A, oczywiście zamknęło, okej. Teraz pytanie, jak ja mam iść? Najpierw by było, ja bym sobie odpalił pochodnie albo jakiś czar światła, o. Właśnie, dla tego przykładu. O, właśnie, ten czar światła ma nam pomóc. I robimy save'a od razu, bo wiecie, ja nie wiadomo, co to się może stać. Okej, dobra. No, kurde, przecież żem przeszedł. No patrz, wredne kolce mnie musiały zabić. O Jezu, jest, dobra. A gdzie mam ten czar światła? A w sumie to możemy nawet na ślepaka dojść. Czekaj, to pewnie nie będzie tu. O kurde. Ale chrupło. A, bo to musi być ostatnia. Dobra, to wiemy, jak już to przejść. Dobra. O. No. A co tu tak... Ej, no to naprawdę, to chyba matka kruka, kurde, tak płacze. O luj. No, niedobrze, niedobrze w takim razie. Dobra, to teraz... w którą stronę? Kurde, nie wiem, co się stało. Ale tak nagle mi, kurde, przez chwilę wydupiło. Bo będziecie to widzieli. A jak nie, to... To ja załóż z powrotem ten młoda do nosa. Kabanosa. Dobra. Ubijamy po kolei te kamienne gówna. Żeby się nie przebudziły. O to chodzi. Dobrze, ładnie. Młotek się sprawuje. A exp rośnie. No bez jaj, żeś. Oj, dwuręczne plus jeden. Chociaż nie wiem, na co mi, ale dzięki.
Teraz tak. No znowu serafisy trzeba zjeść. Co nam innego zostaje? Dobra. Tu coś leży. Wszędzie coś leży. To bierzemy. Zawsze się coś może przydać. Dobra, ale nie postraszyli. Jakieś błyskotki zawsze można wziąć. No i nic nie wstało. No to w sumie zrobiliśmy to idealnie. Przynajmniej się nic nie przebudziło. Bo gdyby nie młotek i Adanosa, to no w sumie byśmy gówno robili. No tak, mamy młot Inosa, młot Adanosa, szpon Beliara. No ostro jest. Ja jeszcze tam nie idę. Tak, trzeba będzie sprawdzić tutaj ten drugą stronę i kolejne bydlaki. O kurde, jeszcze szczury. Ała, czekajcie, czekajcie, ja was zaraz tu ubiję. Kurde, zdychujcie. O, dobrze, dobrze wam tak z łuku was pozabijałem. Dlaczego? No po prostu miałem młot Adanosa, to ich z łuku wolałem obić. Dobra. Fajnie. Tu jakieś porządne mikstury. Ale nie chcę łuku, kurde. Czy ja prosiłem o łuk? Nie, nie, nie. Dobra. Tu następne gnidy kamienne. No w ogóle problemów nie sprawiają. Co to? Oni dla mnie są. Są niczym w sumie. Dobra, obite, zabite, wykastrowane. Teraz możemy brać to, co nam się należy najbardziej. Bier to i idziemy. O, to akurat otwarte. Dobra, kierujemy się teraz te środkowe wrota, że tak to powiem już inaczej, bo to nie są drzwi, tylko wrota. I po prostu trzeba się tym zająć. Dobra, przechodzimy. I znowu jego matka trąbi, no. No wiem, że masz bóle stawów, ale nie stękocz. Dzięki. O kurde. Ty, tu kolejny duch. Może to jest ten Kardimon. Czekaj, czekaj, czekaj. A, Radames. Chwila. Mój duch był uwięziony przez całą wieczność. W końcu jestem wolny. Miecz ma nowego powiernika. Ostatnia komnata została otwarta. Ale brama wygląda na zamkniętą. To nie jest brama do ostatniej komnaty. A brama prowadzi do poprzedniego pomieszczenia. A powiernik zamknął ją za sobą. Jak mogę otworzyć bramę? Przesuń jedną z dźwigni. To ja łatwo ci powiedzieć. Wszystkie dźwignie otwierają bramę. Nie. Nieprawda. Twój ojciec zbudował tę pułapkę. Skąd możesz wiedzieć o jej działaniu? Aodron! Wciąż słyszę uderzenia młota po drugiej stronie bramy. Od tak dawna miecz pozwolił mi zobaczyć jego zemstę za moją porażkę. To znaczy, że widziałeś, która dźwignia jest właściwa? Zapomniałem to bardzo dawno temu. Myśl. To było tak dawno temu. Aha, dobra. Dasz radę. Ło, dało się. To gdzie ten duch? O, jest radę nas dalej. Jeśli masz dość siły, wrzuć go w morskie odmęty. Dzięki.
Dzięki za pomoc, stary. Jakiś bandzior. Trup martwy. Myślał, że się tu dostanie. Pozdro. Dobra, już jesteśmy coraz bliżej. Niemal przekraczamy progi. No i tu kamienne maszkary. Następne. To w sumie je szybko obijemy. Te jakoś są dziwnie większe. Ale jak je obijemy, to nie będą nam sprawiać w ogóle problemu. O kurde. Ło! Dobra. Obiliśmy wszystko. A ładnie. Jakby nie ten młotek, to byśmy byli kompletnie zagubieni. A on nam tak pomaga, że żadne moce tych kamiennych istot nie są w stanie się oprzeć młotowi Adanosowi. Dobra, pusto wszystko. Idziemy. Nie ma co się dupić. Trzeba tego kruka w końcu ubić. Widzicie, aż się zrymowało. Dobra. Już. W tej chwili czuję właśnie tę mroczną moc kruka. Kruk! Matka cię wołała! Na obiad! Dobra, ja go tak ofensywnie rozproszyłem. Zaraz, kurde, go zaskocza. Kurde. Będzie sikał w gacie. Jak będzie błagał. Kiedy będzie miał 1 HP. Będzie. Kurde, błagał. Hej! Siema! Patrzcie, kto przyszł. Mój mistrz ostrzegał, że Inos przyśle swoje sługi. Jedno. Zaprzedałeś duszę Beliarowi. To był dobry układ. Będę. A co z tobą? Robię tylko to, co trzeba zrobić. Posłuchajcie go! Inos przysłał nam pokornego sługę! Jesteś pewien, że służę Inosowi? Co? O czym ty mówisz? A jeśli służę Adanosowi? Nonsens! A może ja też służę Beliarowi albo samemu sobie? Nie będziesz więc dla mnie godnym przeciwnikiem! Dobra, dość już się. Czekajcie, zrobię tu ultra zapasowego save'a i jedziemy z tym koksem. Ty kurde, na hita mnie zabił. Jebany. O kurde. Dobra. Prosiłeś się o manto. Prosiłeś się o kłopoty. No jest, dobra. No czemu nie... Czemu ten czar na niego nie działa? Przyciski się chyba pobugowały. Kurde. Aha, fajnie, że... W ten sposób się tak bugują te przyciski. Aha, dobra. Czyli nie mogę. A jak użyję tego? O, idzie. Załatwię cię! Więc ja będziemy się z nim w berka bawić, w sumie. Jeszcze się spotkamy! Wytopię cię, mam. O, dobra. Schował. I teraz tą bryłę lodu trzeba użyć. Trzeba go skazać na wieczne potępienie. Ty, on nie idzie? On będzie sobie tak stał? Z
załatwię cię! O kurde, idzie tu. Idzie tu. Motherfucker. Tej, no ale te wrota się z powrotem zamykają, nie? Jeszcze się spod... Dobra, twój stary. Aha, i tak można uciec. Zabawnie. To jakaś runa. Co to za runa? Cóż to za runa? O kurde. O. Jak to brakuje? O nie, trzeciego okręgu magii mi brakuje. Co za Żydy. Kurde, nie. Dorąbane. Trzeciego okręgu magii mi brakuje, żeby takiego kamiennego bydloka przyzwać. No ja bym wiedział, że umiałbym ten trzeci krąg, to bym się go nauczył, ale widać lipa. Kamienny kryształ. I na co nam ten kamienny kryształ, hm? Co, w czym on nam pomoże? Gdzie ten kryształ w ogóle jest? Aha. No, tu jeszcze szczaw królewski rozśniono. To są różne rzeczy. Trzeba jeszcze raz save'a zrobić, bo... Tu już jest naprawdę groźnie. Jakby tu tego kruka ubić, hm? Macie jakiś pomysł? Bo wiecie, to już trzeba walczyć z tym... czymś. Ten kruk to już nie jest człowiek, jak dla mnie. Dla mnie to już jest wcielenie demona, które, kurde, straciło nad sobą panowanie. Najzwyczajniej w świecie. O! To by się odpaliło. Tylko trzeba to w odpowiednim momencie to zrobić. Jeszcze raz save'a walniemy. Dobra, teraz możesz to wypić. Załatwię cię! O kurde. Ej, pudło, pudło, kruczek. Patrz co ja zaraz będę z tobą robił. Idzie tu. Ha, patrzcie jak go będę miażdżył przez te 4 minutki. Dobra, muszę sobie swoją manę zregenerować. To już jest jednorazowa walka. Więc jak teraz mi się uda. Ty, on tu idzie. O w pyździec. A ty się nie powinieneś tepnąć przypadkiem? A fajnie, że go nie trafiło to. Nie, zawsze coś. Dobra. 4 minuty mówicie, że mam. Kurde, to trzeba to naprawdę masakrycznie szybko to robić. Zamknij pysk. A z tobą skończę. Już nie będziesz mi tu tak kwiczał i kozaczył w jednym. Załatwię cię! O, chodź. O kurde, a niech mnie pierun trafił. Dobra. No kurde, uciapał mnie! No nie! No już ja po prostu nie wierzę. Czekajcie, to jest... A, to jest to późniejsze. Okej. No kurde, teraz to jeszcze raz muszę odegrać. Ładnie. Przecież to idzie wygrać. Kurde, weźmy, zgaśmy tą ognistą strzałę. I chcemy mieć na czwórce, bo wtedy będę się czuł pewniejszy. Dobra. Jeszcze wypij jedną potkę. I jesteśmy mega gotowi. I zaczynamy. Nasze 4 minuty. Załatwię cię. No, zobaczymy, czy mnie załatwisz. Od tego zacznijmy. Dobra. Okej. Teraz idziemy tą swoją manę zregenerować. Dziwne, że jeszcze mnie goni. Idzie tu po mnie, nie? Kurwa! Jak on potrafi wystraszyć. Ten luj biedny. Dobra, chodź tu. Dobra. O kurde, teraz to mnie pierun trafił. W cholerę. Kurde no. Przecież to będzie ciężko. Zamknij pizdziec.
Teraz to. I jedziemy. No kurde, firebola odpalaj, a nie się zastanawiaj. No dobra, chodź. Taki kozak jesteś już tutaj. To pokaż przynajmniej, że masz jaja. A fajnie, że mu się HP regeneruje. Ej, to nie ma, to nie jest nieuczciwe. Ej, to nie jest uczciwe w takim razie. Tak, jak jemu się kurde może HP regenerować. No nie, 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 no teraz to już po prostu przesadził. Jak ja mam ubić to dziadostwo? Hmm? No właśnie, nikt nie wie, kurde. Tak właśnie jest czasami. Czekaj. Jakbym przyzwał tego idiotę, może by pomógł. Teraz przynajmniej. No fajnie, że kurde, ten debil nawet w takim momencie nie potrafi mi pomóc. Kuźwa. To co? Co ma na niego zadziałać? Ty, może sen? Zobaczymy, czy odpali na nim sen. Nie, nie odpali w ogóle. Kurde. Czemu ty się w ogóle nie ruszasz? Czekaj, 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 czekaj. Dobra. Załatwię cię. No to zobaczymy. No, załatwił mnie, bardzo. Kurde, no nie mam w ogóle żadnego pomysłu na tego kurka. Najchętniej to bym się teraz tepnął z tego portalu. Ale nie ma jak, kurde. Z łuku go nie zniszczę, no bo kurde, gówno bo będę robił. No, co ja mam robić? Przecież teraz jestem kompletnie pogubiony w tym wszystkim. Tej, a jak mu wiry coś zadziała? Załatwię się. O kurde. No diabnął mnie. Mnie nie dał poczarować. Na cheatach, no jak nic. Ten koleś jest. Jeszcze raz odpalimy ten wir. I tym razem trafimy w niego, nie? Załatwię cię. O! Tej, udało się! Ale go zjechałem! Taki śmieszny czar, a tyle zadał. O, jak ten kruk musi się teraz biednie czuć. Faka ci pokazuję, nawet dwa. No. Dziękuję bardzo, dziękuję. Polecam Piotr Franceski, tak, 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 tak. To jest dzieło architektury. No normalnie rozpierdalator. Tak mało expa. Przemyślałem, że cenę więcej za niego. Ale dobra, Szpondeliara jest nasz. Tyka, ten koleś ma wszystkie kamienne. To żeśmy nie mieli fioletowej. No, nie mieliśmy fioletowej. Dawaj te wszystkie kamienie po piździelcu. O, i pierścień z... Gdzie ten pierścień? Kruk. Aha, na pewno. Dobra. Ubiliśmy tego kruka? Ubiliśmy. Jest nasz, jest nasz. Da radę odpalić? A kto nie może tej... Sorki zasygnały? Czyli tej broni nie mogę założyć. Taki wał, ale dobra. Kruk już jest naszym najmniejszym problemem. O tyle dobrze. Bo stwarzał jak najwięcej zagrożenia. Teraz z pełną nadzieją mogę zapisać postęp gry i się tepnąć. Baduc. No, tepnę się. Ul, aż mnie tu wytepało. Dobra. To znowu ty? Chcesz... Nie, nie, nie. Udało mi się. Kruka już nie ma. To będzie nauczka dla Beliara. Ruszasz dalej? Moje zadanie w dolinie zostało wykonane. Odpocznę kilka dni. Tak, ciągle w drodze, co? Bezpiecznej podróży. Kto wie, może jeszcze kiedyś się spotkamy. Kto wie, spotkasz na swojej drodze jeszcze wiele bram i łuków, a przy jednym z nich znajdziesz mnie. O, fajnie.
No nie dam ci. Co? Egzamin, kurde. Jaki ty jesteś głupi. Egzamin! Ja tu powinienem być liderem. Alo. O, ciężka zbroja straży, a co mnie taka zbroja obchodzi? Pójdź na Quicksela. Do Kronosa. Będzie dużo końców. Dobra. Aha, bo teraz trzeba tych niewolników uwolnić. Tak, właśnie. Tych niewolników trzeba poratować. Bo oni są ważni. Bardzo ważni. No, dobra. W dupie cię mam. No, w sumie... Ja bym nie użył tego czaru, to bym się z nim męczył całą wieczność, ale udało się. Koleś został tak obity, że nawet się nie obejrzał za sobą. Ja raz walnąłem i poszło. Hej, ty! Pohandluj. Ale nie ma. No nie mam, wiesz. Kurde, nie chcę tego. Z nim nie pogadasz już. Dobra. To przecież oczywiste. Teraz trzeba pomóc tym niewolnikom, z Patrykiem pogadać. I niech wszyscy uciekają. Hej, ty! Droga wolna, uciekajcie. Wspaniale. Znam jedną jaskinię na bagnach, w której mogę ukryć ludzi, ale co potem? Idąc z bagien, kierujcie się na południowy zachód, a powinniście trafić do obozu, który magowie wody rozbili w ruinach starej świątyni. Oni pokażą wam drogę. Wielkie dzięki, naprawdę. Jesteśmy głęboko wdzięczni za okazane nam miłosierdzie i pozostajemy zobowiązani. To fajnie. I lagi mam. Chyba za... No, już ma obciążenie dysku. Spokojnie, po co ta cera? Dobra. To na razie zrobię cięcie.